może od tego powinnam zacząć, od gratulacji, bo wiem, że jesteś zaręczona, ślub zbliża się wielkimi krokami. No i właśnie, jak trwają przygotowania, jak idą? Bardzo dobrze idą, natomiast powiem ci, że dzisiaj właśnie się obudziłam i miałam taki sen, że w ogóle wszystko na tym moim ślubie było nie tak. Moja wedding planerka nie dojechała, nie było mojej sukni, więc słyszałam o czymś takim, że są sny prorocze, że dziewczyny boją się przed ślubem, co to będzie, i właśnie miałam taki sen, więc dobrze trafiłaś z pytaniem. No, trochę stres jest, powiem. To będzie duża uroczystość, na ile gości? Na 150 około, więc chyba wydaje mi się, że jak na polskie wesele, to tak normalnie. DJ czy kapela? Kapela. Dwa zespoły mamy. A suknię ślubną? Czy już masz tę wymarzoną kreację? Mam. Chyba jej nie pokazałaś. Nie pokazałam i nie pokażę, no jak. Dopiero faktycznie na ślubie mój narzeczony, wszyscy goście zobaczą, moje druhny jedynie i moja mama widziały tą suknię, także... Czyli nawet Luce nie pokażę. Nie, absolutnie, już sobie tak wymarzyłam, wiesz, że będę szła, on będzie czekał. No i zobaczy mnie wtedy w tej sukni, razem z gośćmi. A czy trudno było ci się zdecydować, bo trzeba przyznać, że teraz w sklepach wybór jest ogromny. Od księżniczek po syrenki, no mnóstwo. Jaki ty wybrałaś ten? Wiesz co, w tym tygodniu dodam właśnie film na mój kanał, gdzie wybrałam się z moimi dwiema druhnymi, ze Świadkową i z druhną do salonu sukien ślubnych. Wybierałyśmy. Ciężko było. Niestety nic nie znalazłam. I tutaj pokusiłam się o pomoc projektanta, ale jeszcze nie będę zdradzała jakiego, także już się szyję. Czy to jest polski projektant? Polski. A wianek na głowie, welon, czy może jakieś... Wianek? Teraz tak się podobno chodzi. Tak? Na ślub? Nie, welon tradycyjnie, długi, piękny welon. No dobra, to nie mogę się doczekać. Ja również.